dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Szarama, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Jakie pan ma oczekiwania wobec metropolii, która już tuż przed nami? No, metropolia zajmie się najważniejszymi sprawami Górnego Śląska i Zagłębia. Tak jak w ustawie przewidziano, powinny zostać rozwiązane problemy komunikacji, powinno działać, zacząć działać wspólne gospodarowanie przestrzenią, a więc ważne rzeczy potrzebne nam na co dzień w życiu. Jutro ta metropolia wybierze, mam, miejmy nadzieję, w końcu swoje władze, czy Kazimierz Karolczak lub Marek Kopel na jej czele. Dają pańskim zdaniem gwarancję, że to przedsięwzięcie się powiedzie? Tak. Tutaj taka jedna uwaga, panie redaktorze. Od 2 miesięcy pan i pana gazeta promujecie pana Karolczaka w sposób taki bardzo ewidentny i sądzę, że... To nie jest prawda, oczywiście. Pan napisał dwa miesiące temu, że pan Karolczak na 100% zostanie szefem, no, prawda? Arytmetyka, panie pośle, jest nieubłagana i nie stoi po niczyjej stronie, czy w ogóle matematyka, więc... Natomiast ja uważam, że to są obydwaj kandydaci dobrze przygotowani do tego, żeby pomóc w rozwoju tej metropolii. Również pan Ostalecki, człowiek uczciwy i kompetentny, mógł tą funkcję zdecydowanie pełnić. Także ja sądzę, że prezydenci, burmistrzowie i wójtowie w najbliższym czasie dojdą do porozumienia i wybiorą taki zarząd, który będzie odzwierciedlał wszystkie ziemie tej metropolii, a więc i będzie uwzględniał interesy Zagłębia i podregionu Tyskiego, Bytomskiego, no i oczywiście Katowic i tych mniejszych gmin tak samo, i że ta metropolia będzie dobrze funkcjonowała. Natomiast muszą absolutnie wznieść się ponad swoje lokalne, personalne sprawy. I to porozumienie jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki, czy Marcin Krupa jako szef zgromadzenia, a Kazimierz Karolczak, nie mówię tego w formie promocji, tylko w formie wyniku liczenia, dodawania, panie pośle, 41 gmin w zgromadzeniu metropolii, to łatwo policzyć, jak wygląda większość. A skąd pan wie na przykład, jak będą głosowały Bobrowniki? Tego nie wiem, ale też proszę wybaczyć, ale nie ma to większego znaczenia przy głosach większości, ani pojedynczej, ani podwójnej. Chodzi mi o to, czy pańskim zdaniem taki kompromis, gdy udało się wypracować, to jest najlepsze rozwiązanie być może z tych, które w obecnych okolicznościach było możliwe? Musi być kompromis, bo przy tym pierwszym głosowaniu nad przewodniczącym zgromadzenia okazało się, że prezydent Katowic uzyskał poparcie większości gmin, natomiast nie uzyskał poparcia większości ludności. To znaczy, że znaczna część tych dużych miast zagłosowała przeciwko niemu. No tutaj wyjątkowo taką złą rolę pełni prezydent Gliwic, prawda, który przedtem odrzucił swojego kandydata z powiatu gliwickiego, a więc jego sąsiedzi, koledzy, burmistrzowie, wójtowie zaproponowali kandydata tego powiatu, natomiast on zdecydował się na kogoś innego. A więc tutaj ci panowie muszą ze sobą usiąść i porozmawiać, bo jeśli jeszcze raz dojdzie do pata, jeśli tego porozumienia nie będzie, to co wtedy? No to tutaj być może, że będzie potrzebna interwencja pani premier. No właśnie, a czy ten scenariusz, o którym pan mówi, jest rozważany w jakiejkolwiek możliwości, jeżeli te jutrzejsze rozstrzygnięcia nie będą w myśl czy pomyśli partii, która zresztą ustawę metropolitalną uchwaliła. To znaczy wynik głosowania zostanie po prostu przyjęty. Jeśli sprawa się rozstrzygnie, to będzie rozstrzygnięta. My mamy zupełnie jasno określone w ustawie, w jaki sposób ten wybór powinien się odbyć. Jeśli do tego wyboru nie dojdzie, właśnie panie redaktorze, jeśli nie dojdzie na przykład, że będzie powtórka takiej sytuacji, która była 2 tygodnie temu. Ale nie z tego powodu, że wójt postanowi jeszcze przed głosowaniem przerwać, znowu odroczyć sesję. Nie mówimy o takim powodzie. Mówimy o powodzie, w którym... Nie, no powód był zupełnie ewidentny. Zgromadzenie nie może osiągnąć porozumienia w kwestii wyboru. No. Jeśli na przykład któryś z kandydatów znowu nie otrzyma wymaganej podwójnej większości głosów, no to trzeba się będzie zastanowić, co dalej robić. No bo przecież nie powinna ta metropolia na starcie startować skłócona.
To się, tu się zgadzamy. No bo jeśli mamy do podziału, ja mówię tylko te pieniądze z budżetu państwa, prawda? 250 milionów, nawet prawie 300 milionów złotych i 41 gmin, jeśli na przykład nie możemy dojść do porozumienia w sprawie wyboru zarządu, a to zarząd ma na przykład proponować podział tych środków, no to znaczy, że do tego porozumienia również potem nie dojdzie. Czyli jak gminy na dzień dobry będą miały do siebie pretensje o stanowiska, co mamy teraz, i na przykład o pieniądze. Czyli rząd uważnie patrzy na to, jak bardzo klaruje uważnie. Się sytuacja w... Bardzo uważnie, dlatego że rządowi, że Prawo i Sprawiedliwości bardzo zależy na powodzeniu tej reformy, tej ustawy, dlatego że z tego powinny skorzystać również inne miejsca w Polsce, na przykład Warszawa. A więc to, jeśli się uda na Śląsku, to będzie z korzyścią dla samorządów w całej Polsce. Panie proszę, teraz bytom jeszcze. Pamięta pan historię, biblijną historię Hioba? Tak, tak, oczywiście. No to miasto chyba też jest wystawione na jakąś próbę, bo tak zaczynając od końca, ktoś podsłuchiwał radnych, urzędników, przewodniczącego Rady Miasta w jego własnym gabinecie. Sam nie wiem, co, jak to skomentować. Wie pan coś więcej na ten temat? No, policja prowadzi intensywne działania. Sądzę również, że prezydent też prowadzi intensywne działania, dlatego że koniec końców stało się to na terenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w miejscach, które powinny być pod kontrolą strażników, monitoringu, a więc no, sądzę, że w najbliższym czasie to zostanie wyjaśnione, bo sprawa jest bardzo bulwersująca, absolutnie nie powinna mieć miejsca. I radni, w tym Mariusz Janos, zresztą też członek Prawa i Sprawiedliwości, przytomnie zauważy, że to prezydent odpowiada za bezpieczeństwo w urzędzie. No właśnie. Tutaj absolutnie nie trzeba w tej chwili stawiać jakichś oskarżeń, kto te posłuchy założył, dlatego że ten moment, w którym zostało to ujawnione, a więc ta sesja, w której przegłosowano referendum. Radni postanowili, że będzie referendum, no to rzeczywiście mogłaby wskazywać, że ktoś z obozu rządzącego. Natomiast ta cała sytuacja jest na tyle absurdalna, oczywiście i groźna również, że tutaj jednak trzeba poczekać na to, co policja powie. Panie pośle, to jeszcze na koniec, a propos tego referendum, prezydent Bartyla zasłużył pańskim zdaniem na odwołanie? No niestety tak, jest mi to bardzo przykro powiedzieć, no ale wobec tych strasznych problemów, które Bytom miał i ma, wydaje się, że zaplątał się w różnego rodzaju rozwiązania związane z finansowaniem miasta, z finansowaniem miejskich firm i to powoduje, że miasto straciło możliwość uzyskania na przykład kredytu, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie udzieliła absolutnie i że teraz na przykład Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgodziła się na wypuszczenie obligacji w oczekiwanej przez Bytom kwocie. Na te obligacje zgodzili się wszyscy. Prezydent to zaproponował, a radni się na to zgodzili, dlatego że to wydawała się jedyna możliwość na uzyskanie tej pomocy europejskiej. I tutaj w wyniku tej bardzo złej sytuacji finansowej miasta nie ma zgody. No i tutaj chyba prezydent już wyczerpał możliwość swojego działania. Czyli i radni podjęli dobrą decyzję. Czyli w październiku pański głos w referendum będzie za odwołaniem prezydenta Damiana Bartyli, tak? No niestety tak. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wojciech Szarama, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Do usłyszenia. Dziękuję.